Był dobrze zapowiadającym się bokserem. Wrodzona duma sprawiła, że po pewnym turnieju rzucił rękawice w kąt i zajął się na poważnie piłką nożną. Jego kariera to seria wzlotów i upadków. Przez nieudane spotkanie z Węgrami nie pojechał na Igrzyska Olimpijskie. W meczu przeciwko Hiszpanii zaprezentował się na tyle dobrze, że podobno zainteresował się nim Real Madryt. Jedna przesłana wiadomość sprawiła, że został odsunięty od kadry na 10 lat. Poznajcie historię Romana Korynta, swego czasu najlepszego obrońcy w naszym kraju. Tylko najlepsi z najlepszych zyskują status legendy za życia. Roman Korynt był dla Lechi tym, kim Gerard Cieślik dla Ruchu i Luchcjan Brychczy dla Legii. Być może najwierniejsi sympatycy wymienionych zespołów popukają się w czoło na takie stwierdzenie, lecz były polski obrońca to ktoś naprawdę wyjątkowy. Do dziś, kiedy Roman Korynt pojawia się na stadionie w Gdańsku, ludzie wstają z miejsc. To mówi samo za siebie. Roman Korynt przyszedł na świat 12 października 1929 roku w Trzewie, kiedy miał kilka miesięcy jego rodzice postanowili przeprowadzić się do Gdyni. Co ciekawe, to właśnie w tym mieście mieszka do dziś, choć jego nazwisko niezaprzeczalnie jest kojarzone z gdańskiem. Już jako kilkunastoletni chłopiec musiał pomóc rodzinie, dorabiając jako pomocnik kowala. Ośmiogodzinna charówka przy użyciu 10 kilogramowego młota. I tak dzień w dzień. Ciężka praca od najmłodszych lat zahartowała jego ciało i wpłynęła na osobowość przyszłego nieustępliwego obrońcy. Pan Roman podczas jednego z wywiadów udzielonego dla portalu łączna z piłka podsumował to w ten sposób. Jako nastolatek nabiłem muskuły. Po czterech miesiącach przyszło wyzwolenie, Niemcy poszli a muskuły zostały. Zainteresowanie sportem sprawiło, że po zakończeniu wojny zaczął treningi w miejscowym gromie. W gdyńskim klubie uprawiał zarówno piłkę nożną, jak i boks. Z początku wydawało się, że to właśnie pięściarstwo będzie jego przeznaczeniem. Korynt zdradzał nieprzeciętny talent. Dwukrotnie został mistrzem Wybrzeża Juniorów. W książce Moja historia futbolu możemy przeczytać o tym, iż do treningów zachęcał go legendarny Felix Tam, podoficer Wojska Polskiego i wychowawca wielu przyszłych mistrzów boksu, Jerzego Kuleja czy Zbigniewa Pietrzykowskiego. Korynt był również sparing partnerem Bombardiera z Wybrzeża, pierwszego powojennego medalisty olimpijskiego Aleksego Antkiewicza. Jedna sytuacja sprawiła, że przyszły reprezentant Polski porzucił marzenia o pięściarstwie. Podczas pewnego turnieju został zwyczajnie oszukany przez sędziów, którym zależało na zwycięstwie boksera z Gwardii. Korynt, wyraźnie lepszy od swojego przeciwnika, postanowił unieść się dumą i raz na zawsze zakończył przygodę z boksem. Nie zerwał jednak całkowicie ze sportem, poświęcił się za to jednej dyscyplinie, czyli piłce nożnej. Wtedy to przeniósł się do gromu, do nieco zapomnianego już najstarszego klubu w Gdańsku, Gedanii. Po dwóch latach przyszło zawiadomienie o obowiązku odbycia służby wojskowej, przez co zawodnik musiał zmienić otoczenie. Początkowo trafił do zwyczajnej jednostki, gdyż nowi koledzy nie znali jego sportowej przeszłości. Z czasem wznowił treningi w drużynie OWKS Lublin, skąd bardzo szybko został dostrzeżony przez CWKS. W barwach legii zadebiutował 22 lipca 1951 roku w meczu przeciwko Gwardii. Co ciekawe, w tym samym spotkaniu pierwszy mecz w barwach wojskowych rozegrał Leszek Jezierski, także sprowadzony z Lublina. Niecały rok później, 25 maja 1952 roku, Roman Korynt zadebiutował z orzełkiem na piersi. Towarzyska potyczka przeciwko Rumunii w Bukareszcie zakończyła się minimalną porażką Biało-Czerwonych, a zawodnik Legii przebywał na boisku od początku do końca spotkania. Jak sam przyznał, po latach niewiele pamięta z tego debiutu, zapewne przez stres. Od tamtej chwili czuł jednak niebywałą dumę i obiecał sobie, że będzie trenował jeszcze ciężej. Po odbyciu służby wojskowej Roman Korynt przeniósł się do Lechy Gdańsk. Grał dla niej nieprzerwanie w latach 1953-1967, walnie przyczyniając się do największych sukcesów w historii klubu. W 1955 roku wraz z gdańskim zespołem dotarł do finału Pucharu Polski. Po drodze pokonując Krakowską Wisłę, Warszawską Gwardię czy Odrę Opole. W finale piłkarze z Wybrzeża spotkali się z drużyną Legii. Wojskowi z Szymkowiakiem, Polem czy Brychczym pewnie wygrali 5-0. do 0. Rok później Lechia wywalczyła za to najlepszy rezultat w historii ich występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gdańszczanie zajęli trzecie miejsce, ustępując jedynie ruchowi Chorzów i Legii Warszawa. Osobnym rozdziałem w karierze Romana Korynta jest reprezentacja. Trzy tygodnie po debiutańskim spotkaniu przeciwko Rumunii nasz bohater miał okazję zagrać drugi raz w biało-czerwonych barwach. Rywal był jednak z dużo wyższej półki. Reprezentacja Węgier, choć trudno to sobie dziś wyobrazić, była prawdziwą piłkarską potęgą. Złota węgierska jedenastka z lat 50. należała do ścisłej światowej czołówki. Statystyki także nie napawały optymizmem przed tym spotkaniem. Dwa ostatnie boje z Węgrami kończyły się dla nas tęgim laniem. 0-6 do 6 w 1951 roku i 2-5 do 5 w 1950. Korynt miał bardzo trudne zadanie. Musiał pilnować w tym meczu Kocisza i Puszkasza czyli jednych z najlepszych piłkarzy tamtego pokolenia na świecie. Młody zawodnik, delikatnie mówiąc, nie poradził sobie z tym zadaniem. Po pierwszej połowie na tablicy świetlnej widniał wynik 0-5, do 5 i koryn został zmieniony. W drugiej połowie Węgrzy byli łaskawi i więcej bramek nie strzelili. Mecz zakończył się ostatecznie rezultatem 1-5, do 5, a pan Roman czuł się tym bardzo zawiedziony. Wiedział, że zawiódł i najprawdopodobniej nie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Helsinek. Na jednej z wycinek dotyczących tego towarzyskiego spotkania z Węgrami napisał wówczas: Tracę szansę na wyjazd. Na kolejne Igrzyska Olimpijskie, w których wzięła udział reprezentacja Polski, także nie pojechał, choć z zupełnie innego powodu. W 1960 roku, na kilka miesięcy przed imprezą w Rzymie, Roman Korynt był czołowym obrońcą w naszym kraju. W latach 1959 i 1960 został wybrany najlepszym piłkarzem w plebiscycie katowickiego sportu. Był zatem pewniakiem, jeżeli chodzi o miejsce w kadrze. Obok Gerarda Cieślika wymieniano go jako głównego bohatera niezapomnianego zwycięstwa ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku. W meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy przeciwko Hiszpanii krył samego Alfredo Di Stefano. Spotkanie zakończyło się porażką Biało-Czerwonych, ale Korynt zareprezentował się na tyle dobrze, że obok Luciana Brychczego miał znaleźć się w kręgu zainteresowań słynnego Realu Madryt. Co więc poszło nie tak? Podczas pobytu reprezentacji w Niemczech obrońca poznał mężczyznę mówiącego po polsku. Jegomość opowiadał, że pochodzi z Gdańska. Panowie utrzymali kontakt i pisali do siebie. W jednym z listów tajemniczy nieznajomy zapytał o zarobki piłkarza. Korent odpisał zgodnie z prawdą, że otrzymuje 300 zł za wygrany mecz. Kilka dni później informacja ta została przekazana niemieckiej prasie i zrobiła się afera. Zgodnie z panującymi zasadami w Igrzyskach Olimpijskich mogli brać udział jedynie amatorzy, którzy nie pobierali żadnego wynagrodzenia. Zachodni dziennikarze podgrzewali atmosferę pisząc, że niemieccy amatorzy grali z polskimi zawodowcami. Dlaczego? Niemcy przegrali z nami w eliminacjach, więc ów jegomość miał nadzieję, że przez tę intrygę zostaniemy zdyskwalifikowani. Piłkarz tłumaczył później przedstawicielom PZPN-u, iż pisząc o pieniądzach, miał na myśli zwrot utraconych zarobków. Wyjaśnienia te przesłano następnie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który uznał je za wystarczające. Wydawało się, że sprawa rozejdzie się po kościach, a Koryntowi nic nie grozi. Był to jednak początek poważnych problemów. Zawodnik Lechi nie mógł wyjeżdżać z klubem na żadne mecze zagraniczne, a w reprezentacji Polski otrzymał szlaban na 10 lat. Wrodzona ufność do ludzi spowodowała, że najlepszy obrońca w naszym kraju został potraktowany jak zdrajca. Z tego powodu nie pojechał na Igrzyska Olimpijskie, a licznik jego gier z orzełkiem na piersi zatrzymał się na 34 występach, w tym czterech w roli kapitana. Obrońca był bardzo zdołowany całą sytuacją, ale postanowił, że się nie podda. Motywacja, z jaką przystąpił do gry po niesprawiedliwym zawieszeniu, korzystnie wpłynęła na defensywę Lechi. Gdańszczanie w 10 kolejnych spotkaniach nie stracili bramki. Zresztą pan Roman grał z powodzeniem w klubie z wybrzeża aż do 1967 roku. Łącznie ma na koncie ponad 200 spotkań w biało-zielonych barwach. Roman Korynt jest żywą legendą Lechi Gdańsk. Kibice pamiętają o nim, zapraszają na mecze. Ma tam również swoją lożę. W końcu to jego drugi dom. Prowadził sportowy tryb życia i jak sam przyznawał, nigdy nie pił podczas zgrupowań. Nawet podczas prywatnych spotkań z kolegami był jednym z nielicznych, którzy odmawiali. Wspominał, że pierwszy raz spróbował alkoholu po pamiętnym zwycięstwie odniesionym nad Związkiem Radzieckim. W dniu jego 85. urodzin, Polski Związek Piłki Nożnej przyjął pana Romana do elitarnego klubu wybitnego reprezentanta, czym niejako złożył ukłon byłemu piłkarzowi i przeprosił za zawieszenie sprzed lat. Formalnie trzeba było bowiem rozegrać 80 spotkań w drużynie narodowej, aby, aby znaleźć się w tym gronie. Obok Zdzisława Puszkarza został również wybrany najlepszym piłkarzem 70-lecia Lechigdańsk. Gdańsk. Uhonorowano go również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ma na swoim koncie tytuł piłkarza 50-lecia Wybrzeża. Wielkie sukcesy, to trzeba podkreślić, idą w parze z wielką osobowością pana Romana. Skromność, z jaką opowiada o swojej karierze i duma, która rozpiera go, gdy wspomina występy z orzełkiem na piersi, powinny stanowić przykład dla kolejnych pokoleń. Tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Jak zwykle zachęcam do udostępnienia i komentowania tego materiału. Zapraszam na naszego Facebooka, Twittera i Instagrama oraz do odwiedzania strony internetowej retrofutbol.pl. Do usłyszenia!